Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Ale wspaniała pogoda za oknem. No Przyznam się Wam, że nagrywam ten odcinek... Jak jeszcze jest zimno, jeszcze jest zimno, więc wyobrażam sobie, mam nadzieję, że słuchacie go, kiedy już jest plusowa temperatura. No i tak sobie pomyślałem, że koniec tego kawowego detoksu. No i postanowiłem sobie wrzucić kapsułkę Starbucksowej kawy. Nie jest to product placement, niestety Starbucks mi nie płaci. No i będę sobie popijał i opowiadał Wam o tym moim kreatywnym minimalizmie mam nadzieję że też wkrótce waszym. Moi drodzy, o czym dzisiaj chcę wam opowiedzieć, jakich rzeczy chcę was nauczyć, czym chcę się podzielić. Pierwsza rzecz. Opowiem wam jak wygląda generalnie styl życia takiego kreatywnego minimalisty. Jak pomagają nam Technologię, w, w tej zmianie, w tym, żeby uprościć nasze życie, żeby nasze życie było bogatsze o rzeczy, które są ważne, a uboższe o rzeczy, które są zupełnie nieważne i zaśmiecają nasze życie. Jak pokonać chaos w pracy? Także, jeżeli teraz jedziesz do pracy, zastanawiasz się w jaki sposób. Ten chaos ogarnąć i czujesz, że właśnie przytłacza Cię przy przychodzenie do miejsca pracy i, i masz wrażenie, że jesteś totalnym takim śmietniku mentalnym i fizycznym, więc warto, warto zostać ze mną. Kolejna rzecz to będzie, jak wygląda biznes minimalisty, więc będą pewnego rodzaju typy dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub biznes. Opowiem o relacjach z ludźmi. Podobnie jak w poprzednich odcinkach, dzisiaj jednak będzie bardziej praktycznie, bardziej ćwiczeniowo. Opowiem na koniec o efektach zmiany, oraz otrzymacie ode mnie ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń, specjalny zestaw ćwiczeń, będzie call to action, wezwanie do działania. No i zestaw ćwiczeń, które warto, żebyście zrobili, do których możecie wracać później, lub po prostu weźcie coś do pisania, jeżeli macie warunki i zapiszcie sobie te różnego rodzaju polecenia, które dla Was przygotowałem. Jak wygląda styl życia? kreatywnego minimalisty osoby które zgromadziły ogromne ilości dóbr przegrały po prostu zgromadziły więcej niż im potrzeba do życia i żeby wygrać warto szukać rzeczy najlepszej jakości i ograniczać się do minimalnej ilości potrzebnej do życia takie jest główne właśnie przesłanie stylu życia kreatywnego minimalisty jak masz za dużo nie wyrzucaj dziel się Najlepiej dzielić się, nie wszystko musimy wyrzucać. Jeżeli wiesz, że ktoś będzie tego potrzebował, po prostu znać taką osobę albo znać jakąś fundację. Można też wrzucać tego typu ogłoszenia w internecie, chociażby na Gumtree, coś za darmo się. Zawsze można oddać. Pamiętam, że ja oddałem już sporo mebli, właśnie wpisując. Ludzie po prostu przyjeżdżali i zabierali sami na własny koszt. Po drugie, Przestań kupować. Jeżeli koniecznie musisz coś kupić, to postępuj według zasady jakość, a nie ilość. Jedna, ale dobra rzecz może służyć. Latami, na pewno znacie takie rzeczy, takie rzeczy solidne, które gdzieś tam kiedyś u Was były w domu, czy to dziadek miał, czy babcia, jakieś narzędzie, cokolwiek. Ja zawsze podaję przykład japońskiego noża, ale na pewno macie coś takiego, na pewno macie coś takiego solidnego, co od lat jest w domu i zawsze tego, tego używacie. Okazuje się, że nie trzeba co chwila kupować nowych rzeczy albo gromadzić wiele, wiele ilości. Zastanówcie się, jakie to mogą być rzeczy. Bycie minimalistą nie oznacza skąpstwa, oznacza po prostu brak głupoty i marnotrawstwa. Taka jest prawda. Nie musicie żałować pieniędzy. Jeżeli coś jest dobrej jakości, warto zainwestować więcej pieniędzy w co. Zaszczędzi nam to czasu i kłopotów, i na to, żebyśmy znowu szukali tej rzeczy, kiedy nam się ta niskiej jakości, tania rzecz bardzo szybko zużyje. Jedzenie nie może zastępować tobie rozrywki. Jeżeli kupujesz za dużo jedzenia i co jakiś czas widzisz, że musisz wyrzucić przeterminowane produkty, lub kupujesz jakieś słodycze i jeszcze je dla przyjemności, zastanów się, czy może po prostu czegoś ci w życiu brakuje. I to jedzenie staje się to kupowanie jedzenia, takie kompulsywne kupowanie jedzenia staje się po prostu formą spędzania czasu i nieświadomie niszczysz swoje ciało, po prostu przesadnie obiadając się, nie traktujesz jedzenia tak jak paliwa, a tak powinno być traktowane. Jedzenie po prostu jest paliwem. Nie jest rozrywką. Może być smaczne, oczywiście, jak najbardziej pełne różnego rodzaju właściwości odżywczych. Ale nie można traktować jego jako zabawy, bo można po prostu przesadzić. Może to wywołać opłakane następstwa, jeśli chodzi o nasze ciało, nasz wygląd, samopoczucie i nasze zdrowie. Kolejna rzecz. Co do dnia dzisiejszego najlepiej zapadło w Twojej pamięci? Przedmioty, które mieliście, czy doświadczenia, które przeżyliście? Jeżeli Masz dużo, zbyt dużo przedmiotów, różnego rodzaju pamiątek, wyrzuć lub oddaj. Sprawdź, czy ten świat się zawalił, czy stało się coś strasznego, czy dalej pracujesz w tym miejscu, w którym pracowałeś, czy nadal jesteś tą samą osobą, z tymi samymi osobami dookoła ciebie. Zastanów się, zacznij kwestionować posiadanie różnego rodzaju przedmiotów, które masz. Nie jest to takie straszne: pozbywanie się rzeczy. Aby żyć godnie, prowadzić godne życie, wystarczy, według mnie, wystarczy mieć gdzie mieszkać, mieć co jeść, mieć w co się ubrać, gdzie się umyć i zadbać o zdrowie. Ważne też jest, żeby umieć zadbać o swój rozwój, rozwój duchowy. No i to wszystko. Generalnie to wszystko. Nie musimy, nie musimy non, -stop, non stop, gromadzić rzeczy, w większej ilości, tylko po to, żeby się w jakiś sposób określać albo poszukiwać szczęścia, tam tego szczęścia nie odnajdziemy, ja przynajmniej nie odnalazłem. Zastanów się więc, zastanów się więc, czy rzeczywiście twój świat zawali się, gdy pozbędziesz się bezużytecznych książek, czasopism, starych rachunków, przeterminowanych dokumentów. Ja co jakiś czas robię taki przegląd papierów, różnego rodzaju materiałów, jakichś zapłaconych rachunków, które kiedyś zbierałem, druków i po prostu wyrzucam na Przerzucam wrzucam to wszystko na podłogę, ładuję do worka i co, co można powiedzieć, co pół roku robi taki przegląd i wrzucam te rzeczy po to, żeby nie gromadzić, nie zbierały kurzu. Zastanów się, jakie, jakie rzeczy, jakie książki po prostu są tylko dekoracją, zbierają kurz. Książki, do których nigdy nie wrócisz, może warto zrobić zdjęcia telefonem, teraz łatwo to zrobić, i, i wrzucić do internetu. Może komuś się przydadzą, może ktoś jeszcze ich nie przeczytał. Na pewno mogą jeszcze komuś służyć. Można je też dać, oddać i pożyczyć. Nie oczekując, że powrócą, oczywiście. Czy świat się zawali, gdy zerwiesz pewne znajomości, które nigdy nie wniosły do twojego życia nic pozytywnego poza stresem i stratą czasu? Zastanów się. Często podaje przykład tego co pisał Seneka, że bardzo często rozdajemy nasz czas innym ludziom, nie zastanawiając się nad tym, że czas jest bezcenny, że po prostu czas jest bezcenny. A często robimy to tylko po to, żeby zaimponować ludziom, których nawet nie lubimy. Więc zastanówcie się, czy są takie osoby, którym po prostu nie warto, nie warto tego swojego czasu oddawać. On podał przykład tego, że tak łatwo nie dajemy swoim przyjaciołom pieniędzy ani komu innemu, tylko dlatego, że nas poprosi. A kiedy ktoś nas poprosi o czas i po to, żeby się po prostu, nie wiem, wyrzucić na nas różnego rodzaju swoje frustracje, to ochoczo idziemy i spędzamy z tą osobą czas, nie wiedząc, że tego czasu nikt nam nie odda, a przede wszystkim nie odzyskamy go w żaden sposób, tak jak nie wiem. Pieniądze, nawet gdybyśmy pożyczyli komuś, albo nie wiem, stracili te pieniądze, możemy je potem zarobić. Czasu nikt nam nie zwróci, więc zastanówcie się. Czy świat się zawali, gdy utniesz bezsensowne aktywności? Wykonujesz się po prostu już sam nie wiedząc dlaczego to robisz. Bo zapomniałeś, dlaczego jest, skąd wzięła się przyczyna tego, że wykonujesz te aktywności i dlaczego je w ogóle zacząłeś robić. Cokolwiek to jest, zastanówcie się, jak wygląda Wasz dzień, od wstania aż do położenia się spać, jakie aktywności wykonujecie tylko dlatego, że robicie to na pamięć, albo dlatego, że macie jakieś wzorce wzięte z domu. Zastanówcie się, co to może być takiego. Może być to przesadna pracowitość, może ambicja. Nie musisz być. Ciągle niedostatecznie sumienny, konsekwentny, przygotowany. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy tylko ludźmi. Zastanówcie się, w jaki sposób rozpoznawać tą naszą przesadę, to pójście ze skrajności w skrajność. Warto, warto odzyskać równowagę i umiar we wszystkim. Pozbądź się chęci posiadania na własność, a staniesz się szczęśliwym człowiekiem. I tutaj, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach o kreatywnym minimalizmie. Pojawia się tak zwana sharing economy, czyli wchodzi nam naprzeciw ekonomia dzielenia się. Warto korzystać z różnego rodzaju rzeczy, których nie musimy mieć na własność. Chociażby prosty przykład: bardzo znowu powróciły wypożyczalnie rowerów na ulicę Warszawy, i to jest właśnie najlepszy przykład tego, że nie musisz mieć roweru, nie musisz go trzymać nigdzie w domu, na balkonie, czy w mieszkaniu, czy w piwnicy. Po prostu możesz pożyczyć wtedy, kiedy potrzebujesz. Określ, czy to wszystko jest w zgodzie z tobą i twoimi prawdziwymi pragnieniami? Skąd wzięły się różnego rodzaju wybory, które podejmujesz w życiu? Czy twoje życie jest takie, dlatego że tak czułeś, że takie powinno być, a nie dlatego, że pokazano je w jakiejś reklamie, w ulubionym serialu na Netflixie, albo w wywiadzie w kolorowym magazynie? Powiedz sobie po prostu na pytanie: Jak zmienia się Twoje życie, gdy już będziesz je miał? Jak zmieni się Twój nastrój po miesiącu, wynikający z posiadania właśnie danej rzeczy? Nie wiem, po tym jak wyjedziesz na jakieś bardzo drogie wakacje, po tym jak zmienisz samochód albo miejsce zamieszkania, co się zmieni? Zastanów się, uruchom swoją wyobraźnię. Co by było, gdyby? Warto tutaj poszukać własnej tożsamości, własnego ja, własnego stylu, niepowtarzalnej jakości. Dzięki tym poszukiwaniom, dzięki temu, twoje cele i wartości staną się bardziej spójne z tobą i będziesz w końcu wiedział, czego tak naprawdę w życiu pragniesz i w jakim świecie chcesz żyć. Także kwestionowanie i uruchamianie naszej wyobraźni to są rzeczy, to są rzeczy kluczowe. Warto zastanowić się, czy naprawdę zwali się nasz świat, jeżeli zmienimy styl życia. Jeżeli zrobimy to krok po kroku, a nawet jeżeli zrobimy to radykalnie, co takiego strasznego może się wydarzyć, najgorszego? Warto zrobić sobie takie premedytacją, malorum, ćwiczenie stoickie, wyobrazić sobie najgorsze rzeczy. Primortem też, co by było, gdyby najgorsze, najgorszy scenariusze. Kolejna rzecz, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest użycie technologii. Zastanów się, jakie technologie dają wartość i wolność i uwalniają przestrzeń, oddają ci czas i pomagają właśnie dać więcej, więcej swobody w twoim życiu. Wypisz te, które Według Ciebie mają właśnie pozytywny wpływ. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu robiąc notatki. Dla mnie taką technologią, która bardzo, bardzo mi się przydała, stał się właśnie smartfon. Smartfon, mały smartfon, który praktycznie jest dla mnie komputerem, kontaktem, mailem, możliwością nagrywania, robienia zdjęć skanerem. Można powiedzieć, to jest moje przenośne biuro. I to jest fajne. To jest w pewien sposób już minimalizm, bo wszystko zamknęliśmy w małej przestrzeni. Co jeszcze? Tak, taką technologię wszelkiego są wszelkiego rodzaju usługi Google, czyli działanie w chmurze, praca w chmurze, trzymanie wszystkiego właśnie w chmurze, po to, żebyśmy niczego nie musieli już drukować w żaden sposób, ani trzymać w wielu różnych miejscach. Zadaj sobie pytanie, jakie technologie. Wywołują różnego rodzaju bodźce. Bodźce takie, które powodują twoje rozdrażnienie na co dzień, które powodują, że ciężko jest ci zasnąć wieczorem, które powodują, że czujesz się w jakiś sposób przytłoczony, które cały czas cię kontrolują w ciągu dnia. Nie wiem, czy to jest snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, może coś innego. Ja sam na przykład unikam snapchata, bo. Mimo tego, że daje ogromny zasięg, to bardzo, ale to bardzo pacyfikuje mój dzień. I Tak kiedyś miałem, miałem go przez kilka miesięcy, wyłączyłem. Czasami wrzucam zdjęcie co kilka dni jakieś na Instagrama, ale to wszystko. Nawet nawet nie, nie, nie używam za bardzo innego rodzaju, innych funkcji z Instagrama. Staraj się wybrać jakiś kanał, którym, który za bardzo ciebie nie angażuje, ale swobodnie, od czasu do czasu masz ochotę czymś się na nim podzielić i nie, nie rozdrabniaj się na wiele. Nie multitaskuj, a propos właśnie rozdrabniania się, nie multitaskuj, zrób czasami taki technologiczny detoks, by sprawdzić właśnie do którego medium najbardziej Cię ciągnie i wybierz, po prostu wybierz jedną rzecz, to na której się skupisz, jakąś aplikację, nie wiem, social media można wykorzystywać do śledzenia życia Innych. Ja osobiście tego nie polecam. Można się po prostu w tym zatracić za bardzo. To wywołuje też różnego rodzaju negatywne emocje w nas. Często porównujemy się do innych, a powinniśmy się porównywać tylko do siebie samego. I bardzo, bardzo nie polecam za bardzo interesowania się życiem innych, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Nie jest to często prawdziwe życie tych ludzi, tylko życie kreowane. Ja zrobiłem sobie nawet dwutygodniowy detox od social mediów. Czasami nawet przez tydzień nie zobaczycie mojej aktywności, nie będę odpisywał. Zaczynam się w tym powoli już lubować. Wybaczcie, że możecie się na mnie obrazić, może nie, niektórym osobom nie odpiszę przez tydzień, ale to jest właśnie wynik tego, że otrzymuję zbyt dużo wiadomości, zbyt dużo bodźców zewsząd na mnie spada, a ja chciałem się skupić na tworzeniu skupić na tworzeniu i w miarę możliwości, kiedy będę wracał do, do tych właśnie social mediów, będę odpisywał. Liczę na wasze zrozumienie i mam nadzieję, że wy też spróbujecie takiego, takiego detoksu od czasu do czasu. Okazało się, że Facebook z codziennej aktualizacji statusu ograniczyłem do jednej na miesiąc, więc kiedyś tak było kilka lat temu, że codziennie coś tam wrzucałem. Znam osoby, co wrzucają co 15 minut. To już dla mnie jest patologia. Nie wiem, jak dla Was. Snapchat, tak jak mówiłem, był bardzo zajmujący, więc zrezygnowałem. No i na tym moim fanpageu, Warsaw Street Shots, fotograficznym, też już przystałem, że to zdjęcia, tylko dlatego, że po prostu czekam na wiosnę i będę znowu robił zdjęcia. A więc. Zwróćmy uwagę na rzeczy, które nas w social mediach pacyfikują, które najbardziej, od których najbardziej się uzależniliśmy i które powodują, że zamiast siedzieć uważnie w kawiarni i rozmawiać z kimś, gapimy się co chwila albo sprawdzamy nasz telefon. Co ostatnio staje się coraz bardziej irytujące, kiedy siedzimy w takim towarzystwie. Więc dokładnie wiecie, o czym mówię. Więc zwróćmy uwagę na, na to równowagę, żebyśmy to my używali tych technologii, a nie technologie używały nas. Kolejna rzecz. Pokonaj swój strach przed przegapieniem, czyli tak zwane FOMO, Fear of Missing Out. I to się bardzo ściśle wiąże właśnie z tymi urządzeniami, smartfonami, social mediami, aplikacjami różnego rodzaju, z powiadomieniami i nieważne jak bardzo i jak często będziesz wszystko śledził i tak coś przegapisz zawsze w życiu i możesz odświeżać te Newsfeedy w social mediach bez przerwy, na wszystkich platformach, zawsze coś przegapisz, wierz mi. To samo miałem z potrzebą podróżowania i zobaczenia całego świata. Najpopularniejszym przyjawem takiego strachu było jednak co weekendowe imprezowanie. Zawsze Kiedyś, kiedyś, tak, 15 lat temu zaczęło się to przez jakieś 10 lat mojego życia, to była jedna wielka impreza. Każdy weekend, jeżeli nie wyszedłem w piątek wieczorem spotkać się z jakimiś znajomymi, nawet niespecjalnie przyjaciółmi, albo w sobotę wieczorem, to po prostu dla mnie to było tak, jakbym życie stracił, jakby część część miała dziura w, w moim kalendarzu w życiu się, było, się pojawiała. Zastanówcie się, czy te, też tak czasami macie, czy Uzależniliście się od spędzania czasu z innymi ludźmi, tylko po to, że sami ze sobą nie jesteście w stanie wytrzymać. No właśnie. No i gdy nie udawało mi się wtedy wyjść z jakiegoś powodu, czułem się, jakbym miał tę właśnie tę dziurę w życiorysie i strach przed przegapieniem sp sprawiał, że musiałem być wszędzie. Wszędzie, gdzie się dało, wszędzie, gdzie było rzekomo coś ciekawego, albo gdzie inni też szli. Ja musiałem też to zobaczyć. Taki owczy pęd, prawda? Nie wiem, może mam, do dziś mam a, alergię na stawanie w kolejkach różnego rodzaju. Jak widzę, że ludzie stoją w kolejce za czymś, to ja nie pytam za czym to jest, po prostu unikam szerokim łukiem. Teraz yy, zauważyłem, że pozbywanie się właśnie podobnych boców może nauczyć mnie wiele o samym sobie. Więc yy, warto, warto rozpoznać te rzeczy, które cały czas nas. W jaki sposób uzależniają, do których ucieka nasza uwaga. Przede wszystkim zastanówcie się, w którym kierunku ucieka Twoja uwaga teraz. Na przykład, kiedy słuchasz tego podcastu, mojego głosu, dokąd uciekasz, za czym uciekasz, gdzie Twoje myśli uciekają na chwilę. Nawet ja domyślam się, że nie można się skupiać na czymś bez przerwy. Sam słuchając podcastów, tak mam, ale zróbcie eksperyment. Gdzie ucieka Wasza uwaga teraz? Także Warto odłączyć się od pacyfikatorów. Ja wieczorami jak wychodząc właśnie do miasta widzę dookoła siebie tłumy samotnych ludzi, a nawet nie samotnych, ale samotnych w tłumie, których twarze oblewa światło bijące ze smartfonów. Widzieliście na pewno takie obrazki wieczorami, gdzie po prostu twarze są oświetlone światłem ekranów telefonów. Może warto wyłączyć ten telefon, na początek można spróbować na jedną godzinę, stopniowo potem zwiększać ten czas, aż się uda wyłączyć na kilka dni. O, wow, Radek, co ty gadasz? Nie masz życia, nie masz dzieci, nie wiem w ogóle, człowieku. Muszę chodzić do pracy, mam klientów, nie da się. No dobrze, ale mamy wszyscy weekend, prawda? Może taka niedziela. Przyznam się Wam, że ja też nie wyłączam w tygodniu, ale taka niedziela to już po prostu jest taki dzień, kiedy. Kiedy warto odpocząć od wszystkiego, chyba wszystkim nam się należy. I odpuśćmy też naszym smartfonom, przynajmniej na, na niedzielę. Można zobaczyć, jak przez pierwsze dni będzie, yy, będziemy odruchowo sięgali do kieszeni. Mam to właśnie sam, gdy jadę metrem, chociażby yy, uzależnienie takie od. Yy, tych informacji albo od tego, żeby nie myśleć, po prostu sprawiło, że czuję taki niepokój, i gdy mam właśnie przyjechać jakiś odcinek bez gapienia się i przewijania ekranu, więc robię sobie takie, takie detoksy, albo po prostu zamieniam to na książkę. Wyciągam mojego Kindla i czytam w metrze Kindla. Przyznam się Wam, że telefon jest bardzo wygodny, no ale wtedy to już po prostu. Odjazd jest, odjazd. Trzeba uważać, warto rozpoznać to, to uzależnienie, i to takie odruchowe cały czas sięganie do, do telefonu. To po jakimś czasie z zewnątrz może się okazać po prostu dziwne i nienormalne. Zdarzyło mi się też po prostu, że zepsuł mi się telefon na miesiąc i czekałem. Miałem zastępczy taki, który w ogóle nie miał internetu. To dopiero było. To był dopiero detoks. Tak jak czułem się jak narkoman na głodzie. Niesamowite uczucie. No i. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że ten smartfon, smartfon po prostu mną rządził. On wykorzystywał mnie, nie ja jego wykorzystywałem. Wymuszał na mnie ciągłą gotowość na każdy sygnał, opowiadomienie. Natychmiastowe działanie, odpowiadanie, bycie gotowym na odpowiedź. Teraz powoli tego się wyzbyłem. Dostaję od Was dużo wiadomości na fanpage'u i nie jestem w stanie od razu odpowiadać. Często sobie widzę, że czytam i myślę, że nie chcę odpisać, Ja po prostu nie mam czasu, a po prostu już nie mam siły. Z tego to wynika. Nie musimy i Wy też nie musicie tak robić. Nie musicie od razu odpowiadać. Telefon, kiedy dzwoni, nie musicie go odbierać. Tego są SMS-y. Telefon wymusił na nas natychmiastową odpowiedź, a to powoduje, że stajemy się po prostu niewolnikami tego, co nam inni narzucają, a my nie musimy grać tak, jak inni nam zagrają. Bądźcie niezależni. Także przejmij kontrolę nad swoim smartfonem. Ja używam go codziennie do maili, SMS-ów, czytania książek na Kindle. Ostatnio właściwie w większości używam go do słuchania podcastów, nawet rzadko rozmawiam przez telefon. Bardzo przydaje się GPS, aplikacje takie jak Uber, właśnie Veturilo, czasami PKP, kupuję bilety, często streaminguje muzykę, nie mam przez to potrzeby gromadzenia płyt, które też zbierają kurz, podobnie jak książki. Warto go... Mimo tego, że daje nam dużo rzeczy i dobrych, praktycznych narzędzi, które ułatwiają, ułatwiają nam życie, a to jest właśnie zgodne z kreatywnym minimalizmem, warto go też oczyścić. Warto oczyścić nasz telefon. Można zacząć małymi krokami, wyłączyć powiadomienia, bo można sobie wybrać moment, kiedy sprawdzamy różnego rodzaju aplikacje i powiadomienia. Na przykład dwa razy dziennie, rano i wieczorem sprawdzam, czy dostałem wiadomość. Rano i wieczorem sprawdzam, czy. Ktoś skomentował na fanpage'u. Akurat ja używam social mediów do kontaktowania się z Wami, moi słuchacze, drodzy, ale nie jest tak, że muszę cały czas odpowiadać. Mogę odpowiedzieć, wyznaczyć sobie dzień albo moment w ciągu dnia, kiedy będę odpowiadał na różnego rodzaju komentarze. Wy też możecie tak zrobić. Podobnie jest z mailami. Już pisał o tym w swojej książce 4-godzinny Tydzień Pracy Tim Ferris, autor świetnego podcastu, który właśnie napisał, że. To on decyduje, kiedy w ciągu dnia zajmuje się korespondencją mailową. Nie odpowiada od razu, natychmiast tylko dlatego, że ktoś napisał i on dostał powiadomienie o tym, że przyszedł mail. To spowodowałoby, że nigdy w życiu nic byście efektywnie nie zrobili w ciągu dnia, ponieważ ciągle coś by was zmuszało do odrywania swojej uwagi od tej pracy i skupialibyście się na innych rzeczach bez przerwy. Dystraktory. Trzeba się ich pozbyć. Możesz mieć telefon ze sobą oczywiście, tylko zastanów się, ile jest na nim aplikacji, których na przykład nie używałeś od miesiąca. Ja co jakiś czas czyszczę ten telefon i usuwam je. Usuwam aplikację. Usunąłem nawet na jakiś czas aplikację mailową, bo stwierdziłem, że o wiele wygodniej i, i, i mniej zajmująca jest, kiedy używam maili właśnie przez, w, przez laptopa. Możesz ustalić sobie, że będziesz korzystał z niektórych właśnie powiadomień i aplikacji takich jak mail, tylko w domu albo nie wiem, w pracy i o stałych porach. I zamiast tych aplikacji możesz zostawić coś, co pozwoli Ci na bardziej wartościowe spędzanie czasu. No, Kindle na przykład jest bardzo pożyteczną aplikacją na telefon. Programy do rysowania, edycji zdjęć w wypadku fotografów są znakomitym rozwiązaniem. I gdy wyłączysz, czasami gdy wyłączysz, zdarzy ci się wyłączyć telefon w ciągu dnia, zaobserwuj, co się z tobą dzieje. W którym kierunku idą twoje gesty, uwaga, co czujesz, jakie pojawiały się uczucia, czy czujesz niepokój. Zastanów się, dlaczego czujesz ten niepokój. I zastanów się, czy to jest normalne. Według mnie wniosek nasuwa się sam. Musimy znaleźć sposób na nasze lepsze życie z technologią. Bo bez niej już nie potrafimy i po prostu nie chcemy żyć. Więc to, co pozostaje nam, to po prostu wykorzystanie jej do kreowania naszego lepszego życia. Więc warto przestać bezmyślnie konsumować różnego rodzaju filmy na YouTube, głupkowate filmy, pranki i przestać po prostu gapić się na tablice facebookowe znajomych którym zazdrościmy życia i zrozumieć, że im więcej konsumujemy, tym mniej kreujemy. Odwróćmy po prostu tę kolejność, odwróćmy to. Zacznijmy więcej kreować, a mniej konsumować. Mówiłem wcześniej o yy, aplikacjach Google. Według mnie to jest świetne narzędzie dla wszystkich, którzy tworzą właśnie i gromadzą różnego rodzaju informacje. Można tam przechować właśnie tysiące zdjęć, które zawalają nasze pudła, nasze albumy, nasze szafki. I powiedzmy sobie z ręką na sercu, jak często po nie sięgamy. Ja lubię Google Docs też, bo robię dużo zdjęć i dużo piszę. Przede wszystkim dużo piszę i tam przechowuję większość moich dokumentów. Miałem kiedyś koszmar w postaci uszkodzonego dysku twardego i straciłem bezpowrotnie swoje dane i to były bardzo wartościowe zdjęcia i dokumenty, artykuły musiałem napisać ponownie. Zabrało mi to dość sporo czasu, była to spora trauma. Zdjęć już nie robię tak często i tamtych zdjęć, które straciłem już nie odzyskam. Teraz wszystko i prawie wszystko robię w chmurze, a najtańsza, bo darmowa jest ta zaoferowana przez Google. Nie wiem, znacie może jakieś inne, to napiszcie w komentarzu na fanpage'u. No i teraz wziąłem się za dokumenty, artykuły z gazet, wszelkie papiery, a właściwie ich stosy zalegające moje szafki i szuflady. I pomyślałem, czy na pewno się przydadzą, czy na pewno. I postanowiłem, że je wszystkie zeskanuję i wrzucę na Google Desk. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część. W następnym odcinku opowiem Wam nieco więcej na temat kreatywnego minimalizmu w pracy i biznesie. Zapraszam. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka, lepiej teraz. Jeśli Ci się podobało, pozostaw proszę pozytywną recenzję na iTunes. Pragnę żyć pośród ludzi biorących odpowiedzialność za własne czyny i własne decyzje, tak, by kreowali lepszą przyszłość. Dołącz do nas na Facebooku lub wejdź na stronę lepiej teraz i ściągnij darmowy warsztat, który czeka. Na Ciebie. Jako mentor i certyfikowany coach, pomogłem już wielu słuchaczom w odnalezieniu misji życiowej, wyznaczaniu celów, osiąganiu tych celów, a wyniki przechodzą ich najśmielsze wyobrażenia. Także, moi drodzy, podcast jest tylko pierwszym etapem zmiany. Drugi etap to systematyczna, samodzielna praca, w której mogę Ci pomóc w trakcie indywidualnych sesji jeden na jeden. Jeśli masz pytania, pisz proszę na kontakt małpalepetera.pl i Życzę Ci wspaniałego dnia i pamiętaj lepiej teraz.